Hello people, hello, hello, z tej strony Venom Lazarus i Peter gdzieś tam na dole. Hello, hello. I oczywiście Dungeon & Defenders 2, kochani, dawno nie było, a to ze względu na to, że tutaj mamy małe zmiany. Ponieważ Peter tutaj się dorobił nowej postaci. Nowa postać, zaraz wam pokażę, co tu jest, co w ogóle to jest. Stój, nie ruszaj się, nie ruszaj się. Hej. Zoom. To jest Eevee. Robocik. Powiedz mi, Peter, w ogóle tak. Po pierwsze tak, Eevee no, na razie ma bardzo słaby level, dopiero zakupił. Ale o co chodzi? Może postawić taką barykadę energetyczną, na której się mobki zatrzymują. To tak jak było chyba w jedynce. Nie, właśnie się nie zatrzymują na niej, tylko ich strzały albo bomby się odbijają w ich. Poważnie? Tak, przechodzą. Ale ja przez to przejść nie mogę. A nie mogę. Dlatego, że stoi tutaj druga barykada. Weź te barykady z wojownika sprzedaj. Mhm. O. A, rzeczywiście. Mówię, to tylko odbija. To odbija wszelkie latające dziadostwa. Dobra. Następnie mamy takie coś. A co to jest to? Atomic Launcher. To właśnie robi tutaj te takie trzy takie... Ładuje je. No. I one, gdy zadają damage'a, ładują ten Atomic Launcher. Po naładowaniu 100% można odebrać, to jest właśnie minus, bo tylko Eevee może dostać. Dostaje taką broń. Mocne pierdzielnięcie, za przeproszeniem. No i wybucha. Rozumiem. Nuklearne jakieś walnięcie. Mhm. A to jest to zielone? To wzmacnia. O! A dokładniej... To jest zajebiste z jedynki. Mhm. Takie samo było w jedynce, że taki był promień i że jak ja postawiłem na tym kulkę na przykład, to wzmacniało ileś tam tą kulkę. Czekaj, a jak tutaj... Critic Chance 3, Raid 2, Critic Damage 6... Defense Buffet 3. To znaczy 3 co? O 3? Czy 3 trzykrotnie? Nie, to bez trzykrotnie to byłoby bez sensu. No, chyba tak. Chyba o 3. Zaznaczmy, że Peter nie ma żadnych itemów założonych chyba na tym Eevee. Jakichś rewelacyjnych, więc tutaj ten... A to bomby są, tak? Te, co wiszą? Tak. I... Wow! Jaki ty DPS walisz tym, jak to wybuchnie? What the fuck? Jesteś duży. I latam. O! Ciekawa Eevee. No dobra, kochani, ale my tu, a tu kolejna mapa czeka. Lecimy po kolei. Może byś zapodał, Peter, następną mapę... na chyba jedynce, nie? Mhm. Bo jeszcze nie jest nas tylko dwóch, niestety, a to są już mapy takie mocniejsze. Pamiętasz, którą teraz? Ta. Dobra. Tylko jaki poziom trudności? Jeden. Czy dwójkę? Nie, no ostatnio chyba na trójce robiliśmy. No to dawaj dwójkę. Okej. No, bo to już, wiesz, jest nas tylko dwóch niestety, więc musimy sobie radzić, a ty Eevee jeszcze nie masz zrobionej. Ja jeszcze nie kupiłem sobie Summonera. Bo oczywiście, no i dupa, no i dupa Jasiu. No, ale musimy dać radę, kochani. Ostatnia mapa to była w tych podziemiach, co się broniliśmy. Teraz idziemy bardziej w kierunku... To są dodatkowe mapy. I dalej idziemy w kierunku mroczności. Stay together. Pojawia się, czy stay together, czy na przykład, że mam iść z Peterem na tą mapę, czy chcę zostać w tawernie, a on sam pójdzie. O, to jest na tej zasadzie. Więc ładujemy się. Hello, Peter! Widzisz, teraz poprawili dużo ładowanie. Poza tym, ty masz lepiej teraz podłączonego deta. No więc, kochani, tu jest dosyć kijowa sytuacja, dlatego, że tak, musimy bronić tego dziadostwa. Salt Stone'a. I musimy tutaj tych dróg dzwonić. Jak będziemy tu się bronili, Peter? Właśnie, tylko teraz takie pytanie. Olewamy tego kora bocznego, czy nie? Tutaj. Jeśli tak, to można tutaj po prostu, tutaj, wokół. Mhm. No i tutaj drugie, a tak to będzie trzeba łącznie trzy zrobić. Tu jedno, drugie i tam trzecie. No dobra, to olejmy tego kora. Co się stanie, jak on się oleje? To coś się otwiera? Jezu, jak to strasznie jest. Chyba wyverny będą leciały, chociaż nie jestem pewny. Też nie jestem pewny, dobra, walić to. Czekajcie, co mam, co za, mam za postaci? O kurde. I spadł do tej lawy. Zielonej lawy.
Dobra, Peter, to w takim bądź razie to robimy na zasadzie tak. Na pewno barykady muszą być. To jest 100% pewności. Obawiam się, że możemy przegrać, kochani, bo jest nas mało. Ale... Peter, myślisz, jak robimy? Czy na razie bez Eevee? Myślę, że się przyda. Przynajmniej chociaż ta tarcza. Ja wiem. Oni bardziej napierdzielają. Jeszcze weź to sprzedaj, wiesz, mam lepszy pomysł. Okay. Zrobimy inaczej. Może po pierwsze, zobaczmy, gdzie idą. Idą też tu. O Boże. Szeroko tutaj strasznie. Dobra. Gdzie idą jeszcze? Ojoj, tutaj przy tych pająkach. Okay, jak te pająki? Tutaj trzeba. I tu. Tu by wypadało. Tu jedną walnę. Nie będę szalał. Bo mamy tylko 1500 builda. A, ja wiem, co dorobię ten kryształ. Wtedy otwiera się kuźwa. To. Ojojoj, kolejna droga wtedy. Dobra, i tutaj na dwóch, tak? Tak myślę. Odstawimy ich trochę, czy nie? Tu? No. No dobra. Czyli barykady mamy wszędzie. Teraz tak. Na pewno chcemy spowalniacza, czyli... Teraz pytanie. Eevee czy spowalnianiem, czy mag? Maga nie zadaje damage'a, a Eevee zadaje, więc myślę, że Eevee. No dobra, to weź... No tak, tylko że freeze to przymraża go. Ciężka sprawa. To Eevee zwalnia też. Ale tu? Bardziej no. Myślałem o... tu. Tak. A będą sięgały kulki? Tak. Zaraz ci pokażę, czekaj. Widzicie, kochani, to nie jest takie proste, biorąc pod uwagę, że dawno nie grałem w tą mapę. Zobacz, jak kulka sięga. Aha, no dobra, okej. Widzisz? Ja ci przytrzymam. Ty, to w ogóle nie zabiera tego? Oj, zabierze i to sporo za chwilę. Dobra, już. Po jednym takim. Okej. Okay. Ile zabrało, nie pamiętasz? Nie. Dobra. Na razie postawię 3 kulki. I... Dobra. Po 3 kulki na razie. Teraz ta sama sytuacja tutaj. Ja mogę się... ustawić tak tutaj. To jest lepsze rozwiązanie, bo... I jedną za. No nie wiem, czy to nie lepiej było bliżej, ale... No, to lepiej było bliżej. Wiesz dlaczego? No tak, wiem. Przecież tu, wszystko naraz. Tu, dotąd. O, dotąd. Zacznij odtąd. O, dobrze. Drugie tu, gdzie stoję. O, i w tą, i leć w tą. To wtedy wszystkie naraz załapiemy. Dobry. Dzień dobry, Szymciu. Siema. Gramy sobie tutaj w Dungeon Defendersa. Nagrywamy sobie i w ogóle i zaraz będziemy ginąć, więc... nic nowego. Co tam u ciebie, Szymek? A, nic nowego. Nic nowego. Dalej, że tak powiem... Dalej mówisz... A jak ty planujesz w ogóle jakieś wakacje w najbliższym czasie, ty? No, jakoś planów bardzo nie mam. No, ja sobie... Coś w trakcie się mówi. Mówisz? O. Jakieś plany większe? Kurda. Peter! Za daleko. Kurziwa, no to czemu mi się to odwraca? O. O, no. I tu, i w dół. Jak to tak trzeba rozstawiać? Tak. No to dziwne jest. Dobra. Nagrywasz teraz, czy jakaś przerwa? Teraz nagrywam. Kochani widzowie oglądają tutaj pilnie, tak, uczą się, tak. Znaczy uczą się, czego oni się uczą? Nie mam zielonego pojęcia, czego się uczyć. Dobra. Dobra, tu będzie tutaj bolało. Czy wyżej?
No, 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 tu. Będą coś, 7 Days'a jakiegoś, albo jak coś? W górę, wiesz co, mieliśmy mega hordę i zginęliśmy, aż serwer wykitował. Aha. Serwer wykitował, dlatego że nasz zarąbisty... O, nie mam manę. Nasz zarąbisty dostawca powiedział kaput. To nie pytam, co się tam działo. Oj, oj, ale co tam się działo, człowieku, zobaczysz na odcinku. Kurde. Ale jak? Peter oczywiście nas wysadził. A to aż tak? Tak, oj, zobacz, człowieku, to był kosmos. Peter, ile masz many jeszcze? 260. Dasz radę to postawić? Będę potrzebował 30 many, żeby tutaj postawić kulkę. Kulki tutaj stawia? Dobra. Rzuć mi 30. Dobra. Dobra, powiedzmy, nie wiem, to ustawienie jest do dupy, bo będą jeszcze latali, wiesz o tym? Mhm. Tu już jest, czekaj. To może teraz, cholera, ale czekaj, latające, czym latające rozwalać? Cześć, skąd one będą leciały, pamiętasz? Działko przeciwlotnicze usta. Tak. Szymek, zarąbisty pomysł. Chyba stąd jakoś, nie? Ale czekaj, kurna. Tak, chyba stąd i chyba jeszcze stamtąd. Skąd? Strzel? Stamtąd? Tak mi się wydaje, że stamtąd też. Postawimy sobie dwie te. Dla bezpieczeństwa. A jakby co, to stawiam parę tych min. Min nie stawię. Nie. Szkoda tutaj. Bo... Ale nie, to one nie zużywają tej takiej many, tylko energię moją. Wiesz co chciałem teraz zrobić? Czekaj, mam wzmacniacze postawić. Ale nie wiem, czy nam powinno wystarczyć. Dobra, tak czy siak jedziemy. Którą stronę bierzesz? Ja mogę iść na tamte dwa. Ale będziesz musiał lukać tutaj. Tu masz trzy aż. No dobra, to mogę tutaj te trzy. Dobra. Dobra, to jedziemy, mości panie. O kuźwa. No i już krystaliski, panie. O kurna, co tu się dzieje? Pamiętaj o książeczkach. Szczerze? Mówisz będą, że nauka zabija? Tak, dosłownie nauka zabija. Co to kuźwa tam lezie? O Jezu, ile trupków. Nie żeby Peter zginął właśnie. Mi się wpadł. A to w sumie norma brak wszystkich. Powiem ci, że nie jest źle. Oprócz tego, że mam dwie książeczki. Jak to Szymek mówi, nauka zabija. Jedna. Dobra. Oj, 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 co tu się dzieje? Idę pomóc. U ciebie. Miga coś. Co tam się kuźwa dzieje? Jakim cudem mamy bombla... Taki bombel? Był na tym? Jaki bombel? No na barykadach. Nie mam pojęcia. Bombelek. Dobra, wiesz co, Peter? Jeżeli wystarczy, to jeszcze... Mąkiem wspomaganie walne. A mogę złapać twoje? Chyba możesz. Ale cholera, za daleko jest. Nie, dobra. Tutaj nie dam rady. Dobra. Dobra, tutaj by się wypadało, bo tutaj w kij ich idzie jak. Czekaj, ale co by dało wspomaganie, tak się zastanawiam.
Ty, a ta, ta mina, Peter, twoja, to ona sama wybuchnie? Sama się zdetonuje? Nie, musisz ją walnąć. Ja? Albo przeciwnik. Dobra, jest dupa, bo tyłów nie zrobiłem. Ja to kurwa chcę. Coś tam Szymek mówi, nie wiem co. Dobra, no to upgrade'y teraz, no. Nieważne, nieważne. Mhm. Tych spowalniaczy się chyba nie opłaca, nie? Upgrade'ować. Mhm, chyba nie. No ja to chcę, ja to chcę. Co chcesz, Szymek? No, nieważne. Jak nieważne? Nie musisz wiedzieć. Mówisz, tajemnica handlowa? No dobra, to czekaj, to ja wezmę, żeby było bezpieczniej. Ja musiałbym wydać więcej niż to kosztuje naprawdę, więc... Ale coś z grą związanego? No. Lider, jeden many? To się mija z celem. No nie, no to nie. No dobra, zostały tylko tyły do zrobienia ewentualnie. Jeżeli chodzi o kulki, nie? Mhm. No dobra, wracamy na pozycję. Mhm. Zginiemy. Dobra, czekaj, ja mam jeden incoming u siebie i tyle. Dobra, to jakby co to przyjdzie. Dobra, to jedziemy. Kto by? Zwarty i kuźwa krystalisk. No ja pier... Pająki spuściłem im na łeb. Aha! Ty, a te twoje promienie zadają jeszcze obrażenia im? Mhm. O. Koniecznie musisz zrobić coś gdzieś. A to tam, tamten z tyłu. Lepiej szybko to zrób. Zabiję, spokojnie. Dobra. Really? Ogr! Walcz u siebie, walcz u siebie. Ja go, jakoś... Ot? Co przyszło? A. Jakoś się zbugował jeden ten. Domi przyszedł. A, dobra. Tor padnie! Zejdę. Nie zdążysz. Zdążę. Patrzcie, jak lecą wiwerny. Mhm. Ojej, to się... Jezus Maria, co tu się dzieje? Pamiętaj, o tych tyłach. Gdzieś jeszcze coś. U ciebie. U ciebie! No, okej. Okay. Będą... No. To nie patrzeć, 15 coraz bliżej. Alfa? No. Do Seven Days'a? Widziałeś ten filmik? Widziałem. Peter? Mhm. Skąd zagrożenie przyleciało? Co się tu działo? Ogólnie najgorzej było tutaj. Mówisz? Mhm, bo wiwerny leciały tutaj. I... Tu wiwerny leciały? Tak, dużo. A z tamtej strony nie patrzyłeś, jak wiwerny lecą? Nie, ale z tamtej nic nie doleciało, więc to jest okej. Okay. No, tutaj ustawiłeś te... No dobra, no to teoretycznie... No co, no... Zamiast naprawiać, zupgrade'ować... Na przyszłość robię to. Co? Co? No. Kurde, jaki laserek, ja ci dziękuję. Dobra. To tutaj... Robimy tak. Dobra, to ja się może dam monę. Poproszę. U mnie, kurna, co tu się działo, człowieku? Dobra, to naprawmy. Ogólnie z tej 15 to najciekawsze, co widziałem w tym filmiku, to były te drzwi w garażu.
To jest jakby coś, kochani, Szymek mówi o Seven Daysie. Tak. Tak, o Seven Daysie. Tak jest. No, zobaczymy co oni tam wykombinują. Jeżeli będzie można je położyć, wiesz, tak powiedzmy na podłodze, że jak on zapadnie, będzie można zrobić, to będzie ciekawe. Ano. To będzie ciekawe. Dobra, powiem tylko tyle. Powiem tylko tyle, Peter. Wszystko fajnie, ale możemy dać ciała teraz. Oby patrz, nie. Patrz na latające gnoje. Mhm. No dobra, to incoming u mnie jeden i jeden z tamtej strony. Czekaj, od tamtej mańki. Dobra. To jedziemy, no. Kochani widzowie, jeżeli przegramy, nic się nie stało. Nie zawsze się wygrywa, pamiętajcie. Jest nas tylko dwóch, a to są mapy już na czterech. Gdyby Szymek był, to by się wszystko nie... Dokładnie, jakby Szymek był, to by wszystko się zapadło. To znaczy, byłoby dobrze. Kurna, pierwsze te kurna legendarne przedmioty. Jak tam Peter? Dobra, Spoko. wszędzie pro... Dobra, u mnie nie ma... Co tam u ciebie? Świnia. Duża. U mnie też świnia. Dawaj świnie wal. Wal świnie. Wale. Wal świnie, jak to będzie mówić? Wal świnie. Dobra, moja świnia już prawie nie żyje. Moja świnia już padła. Dobra, padła. U mnie. Nic nie słyszę! Dobra, idę do tyłu zobaczyć, bo tam widzę szkielet. Idę. Idę. Ojej, nie chciałem rzeczki. Idę. Jestem. Dobra, to ja idę do ciebie, bo u ciebie. Dobra. No, zamieci. I kurde, krystalizm chciał się tu zakopać. Dobra. A te się, czemu się zbagowały i przeszły? Dobra. Nie jest źle, Peter, daliśmy radę. Kurde, ile legendarów jakiś leży. Upgrade'uj swoje spowalniacze na pierwszy. Okej. Okay. Bo większość jest uszkodzona. Znaczy patrz gdzie jest ile procent, bo w jednym to miałem kuźwa 5%. Aha. I mam mało many. Aha, tu jest 100%. Dobra, mogę ci oddać. Tu jest nieźle. Tu też. Wszędzie nie jest źle. Wow, deszmany! Tutaj coś padło. Dobra, tu jest 100%. Jakieś skrzyneczki durne. Dobra. Dobra, to ta strona jest bezpieczna. Tu jest trochę biednie. Dobra, to zrobimy na razie tak. A tu, u mnie. Nie, to jest mocarnia. Teoretycznie martwię się. Dobra, to tą weźmiemy. A, dobra. Będziemy mieli manę, Peter, to trzeba lecieć tyły tutaj troszeczkę wzmocnić, bo one są dosyć słabo. No. No nie mam many, mam jeden. O Jezu, ile u mnie leci dziadostwa, zero incomingów. Pamiętaj, latające gnoje, nie? I tutaj się cholera bagują te małe gnojki. Widziałeś? Tu, przy tym. Dlatego mało tu nie padło. Nie wiem, oni jakoś bokiem, coś? Nie wiem, nie czaję. Szkoda, że... tutaj wchodzę. Szkoda, wiesz, że czego nie można zrobić? Że nie można na przykład przenieść już gotowego, zupgrade'owanego wieżyczki gdzieś indziej. No dobra,
No to dajemy, no. 4 z 7. Może damy radę, może nie, raczej będzie ciężko, ale no wiesz, no. Kuźwa, ile. Ojo, ile tego tu idzie u mnie. Dam radę, ale. Dobra. Nieźle, przeżyłem. Jak u ciebie? Spoko w miarę. A ja wiem skąd te bąble są od ciebie, bo masz tego, perka. Aha, faktycznie, no. Dobra, ja te dwie strony na razie trzymam, ty tyły patrz. Ile tego gówna idzie tutaj. Zarąbiste te spowalniacze twoje. Głupie książeczki. Tu jest dobrze. Ciebie tam z tyłu. Coś się sklinowało. No, faktycznie jedna sztuka. Dobra. I luz. Panie. Jesteśmy do przodu. Dobra. Tu jest 95% spowolnienia. Jest dobrze. Dobra, teraz tak. To naprawić, bo na razie na trójkę, ale to mogę i to. Teoretycznie, czekaj, teraz wypadałoby tutaj się zająć tym i nie mam manę. Masz manę? Tak. Dobra, sekundeczkę, kochani. Dobra, jesteśmy kochani z powrotem, no i co, no działamy, może się uda, może nie, no to już jest loteria, biorąc pod uwagę, tak jak mówiłem, jest to na większą ilość osób. Dobra, incoming, o kuźwa, dobra, Peter, ja mam jeden incoming, luz, ale za to jest jeden incoming u ciebie, po tej większej stronie. Właściwie to... To raz, i druga sprawa jest w kij tego dziadostwa, co lezie. Więc trzeba uważać. Ja... W kij wiedzy. Tutaj więc... jest mało na tych tutaj dwóch drogach, więc tutaj mogę olać w sumie. Z tyłu? Mało ich idzie. 26, 3 i 40. Tak się zastanawiam. No dobra. Ryzyk, fizyk. Dobra, będę starał się latać pomiędzy tymi dwoma, tak samo Luka i na wszelki wypadek na tyły. Jedziemy. No dobra, już super, kurna, lecą ci. Dobra, na razie nie jest u mnie źle. Oprócz smoków oczywiście, to jest wszystko dobrze. Dobra. Nie, świetne te kurna spowalniacze, powiem ci. Czy to mi się wydaje, czy coś z dużego idzie z tyłu? Czy to szkielety pewnie? Tak, szkielety. Jak to? O, kuźwa, Peter! Ajajajajajaj, obrzygał mnie. W sumie to mogę pomóc, bo... Aha, nie też jest. Dasz radę? Na pewno? Tak. Ja mam tu ciężką sprawę, ciężkie przejścia. No jak nie zepchnąć. Ale u mnie już ma.
Padł? No tylko ja się kurna z takim jednym bawię? Nie, dobra, dobra, leci do siebie, zobacz co tam się dzieje. Aha. Nie, u mnie się nie a jednak. Dobra, leży. Lecę do ciebie. O, faktycznie jest ślub. Jest bardzo ślub. Jedna barykada padła, ale luz. Drugą. A, bo tu się krystalik zakopał, dlatego. Dobra. Nic się nie stało, nic się nie stało. Jedna barykada tam i tam się jeden zaklinował tutaj gdzieś. Okej. Okay. A, oczywiście, że smoczek się zaklinował. Dobra, chyba zdechnie zaraz. No tak. No dobra, czyli... Musimy wymyślić szybciutko 6-7. Nie jest źle. Jest intens, ale to lubię. Okay, barykadę tą postawimy tutaj. Dobra. Dobra. Venom? No. Robisz teraz coś ważnego, w sensie tam w tej grze? Wiesz co, próbuję przetrwać, a co? Powiedzmy tak, a mógłbym... Nie wiem, czy to propozycja, czy coś widzą. Co chcesz zaproponować widzą? No już. Znaczy... Jak randkę, to odpada. Nie o tym chodzi. Chodzi mi o to, że po prostu, jeżeli ktoś chce konto do gry takie jak World of Tanks, z chyba 8 czy tam 9 poziomem, jakieś togi premium w zamian za 50 zł passive card. No to jest warte więcej, ale tyle mi jest potrzebne, to... Czy ty chcesz założyć tutaj bazarek? Nie, ale... Ale mam zbędne konto, a mi jest niepotrzebne, a jest mi... A ci 5 dych potrzeba, no i tyle. Nie wiem, kochani, jak chcecie, to napiszcie jak do Szymka. Chcecie, mi napisać, no. Z World of Tanks... Do Szymka to wam odda konto za hajs i tyle. No to jest poszło weter. Więcej niż 50 zł. Ja na nim grałem tyle, że... Poszło weter. Zobaczymy. Oczywiście jak nie wiecie jak napisać do Szymka, zobaczcie po prostu moich znajomych i... Szymczoka. Szymczok! Da. Ja. Dobra, Peter, bo ja zaczynam mieć paranoję. Co to ja jeszcze powinienem zrobić? Wzmacniacze trzymają się. To się trzyma. To się trzyma. Dobra, gdzie jest niebezpiecznie? Dobra, teoretycznie mogę 150 wydać tu. Znaczy od razu uprzedzam, że jak ktoś to konto, to w Niku jest... na tym koncie w Niku jest Tomek, więc... Nie! Juzio! A, na tym koncie grałem dawno, więc... Dobra, nie mam many. Na pozycję, Peter! A, czekaj, incoming jeden u mnie... Tak, to jest cel. I incoming jeden z tyłu. I tam w kij idzie od mauzoleum. Z lewej. Nie z tej, z tej z drugiej. No. Widzisz? Tak. Dobra. To jak widzisz, to uważaj. No dobra. Idą. Ale czy dojdą? Nie, raczej wątpię. Oczywiście mi kurna ktoś musi dzwonić. W momencie jak ja tu mało nie ginę. O cholera. Dobra. Kurna, dosłownie dzisiaj to centrala telefoniczna u mnie. Dobra, ja mam... Dobra. Taki łobuziak brzydki, brudny. Kor! Co się dzieje? Wiwerny, po nas, po korze. Wiwerny, w końcu już się dały radę. Ale to jest ten kor. Dobra, zabij wiwerny. I wracaj na pozycję. Dobrze, że to nie był ten kor. Drugi kor. Kolejna Beaver. Zapomnieliśmy upgrade'ować się. Kurz. No. U ciebie? Co dużego? Jeszcze nie widzę. Książka. Dużo. Dużo wiedzy. Dużo wiedzy. Tak jest. To
patrzę, czy tam coś lezie. O kurde, dwie książki, małe, duże, krystali. Dobra, idę tam do ciebie, idę. Bo tu już jest, że tak powiem, pikusiowato. Sęk w tym, że rozwalili nam jednego kora i tam będą szli. Mhm. A nie mamy czym zastawić. Mhm, najgorzej jest to, że nie mamy już tego. Defense unitu. Defense unitu, no. Mhm. Dobra, no. Poczekaj. Peter, leć do mnie. Mhm. Asę poleciałem. Asę poleciałeś. Dobra, to ja lecę do siebie. Zobaczę, co tam się kuźwa wyrabia. A, nie jest źle. Dobra. Więc, kochani widzowie, mamy przerypane. Ile jedzie? O Jezus, 32! I to 7 na 7, czujesz? Mhm, łącznie. Czekaj. A wiwerny będą leciały dalej? Będą. Cholera. No chyba, że będziesz wiwerny rozwalał. To skasować balisty i się zastawić chociaż. Nie, o kurde. Chyba tylko... No? Chyba tylko dwie lecą. Duchowe. Jak się sobie wciśniesz, no to widzisz, co idzie. No kurna, ja mam tyle tego tu... Dobra, czyli wierzę ci na słowo. Dwie... Balisty sprzedaję. Aha, dwie plus jeszcze cztery od tyłu. No to sześć mogę zabić. Dobra, pamiętaj balisty, boże, wiwerny. Chodź tutaj, weź postaw ten spowalniacz. Mhm, już. Nie wiem, czy to będzie dobry pomysł, żebyśmy to zrobili w ten sposób, ale... A nie wiem, czy dasz radę, 50 defense unit wystarczy? Na trochę powinno, a gdzie? Tu. Mhm. Tu? No, przy samym tym. No i kijowo nie mam. Aha, many. No co, aha? Tylko na tyle wystarczy. Dobre jest, dobre i to. Trochę ich spowolni, ja no, będę musiał tu przylecieć. Ja pierdzielę, ile tego badziewia tu leci. Gdzie? U mnie. Aha, o kurde, ile ty tu masz imponingów? Wszędzie. Trzy! Mhm. Dobra, Peter. Robimy tak. Tam idzie mało z mauzoleum, po 30, po 60, luz. Jest luz. Więc zwracaj uwagę, stań tutaj. Tu, przy tym, co się otworzyło. Ona, a ty tutaj możesz stać, ona na tym murku. Pilnuj wivern. Przy okazji lej to. Mhm. No nie? A ja będę walczył z incomingami. Jak ja powiem, że działamy, to lecisz mi z pomocą. Miejmy nadzieję, że już będzie po wivernach. I mam nadzieję, że damy radę. Jak nie, kochani, to nie damy rady. Jak nie damy rady, to dupa! Jak dupa? Spróbujemy kiedyś jeszcze raz. Może wy lepiej dacie radę. Kurde, najgorsze jest to, że nie na raz tylko pojedynczo. Dobra. Ała, ała, ała. Wybuchło mi na twarzy! Kupia książkę. O, ty kurna. Będziesz mi. Dobra, poszła. Dobra, u mnie czysto w miarę. O kuźwa! Wiwerny były? Były. Chyba wszystko. Do mnie! Do mnie! Nie damy rady z tym. Nie. Weź tą górą! Górę weź! Ja wezmę dół tam, gdzie dwa. Bo ja ich zagruję. Ojej.
Ojojoj, zaraz ginę. Nie padł, nie padł. Dobra, weź tu! Muszę się uleczyć. To ostatnia runda, bij! Bije, bije. Jeden prawie padł. Padł? Padł. Idę. Przyjąłem. Mhm. Padł! Yes. Dobra, zostań tu, zostań tu. Mhm, to. Boże, co tu się dzieje? O, wow, 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 jak tu wybucha mi wszystko na twarzy. Wybucha mi na twarz? Gdzie to słyszałem? Dobra, idę tam do ciebie, bo tam widzę, się zbierają. Dostają pierdziel, ale wolę przyjść i ich zniszczyć. Wygraliśmy, Peter! Mhm. Przeżyliśmy najgorszą rzecz, jaką się obawiałem. Trzy ogry, kuźwa, prawie w jednym miejscu. Brawo! Brawo, Peter! No, było dobrze. Było dobrze. O, kuźwa, nigdy więcej. Aż zgrzałem się jak mops. I skrzynka pewnie kurna gówniana. Nie, złota. Ja, złota. Drewniana. Drewniana. No i... Znaczy oczywiście, jakichś rewelacyjnych itemków nie będzie. Wow! Jaki kurde ciekawy topór! Przynajmniej w wyglądzie. Czekajcie, zobaczmy ten topór. Boże, zobaczcie, ile torbach mam śmieci. No mnie zawsze, jeśli coś fajnie wygląda, też ma takie fajne obrażenia i tak dalej. No właśnie, nie w tych grach, nie? Fajnie działa. No właśnie, to... Czekajcie, a gdzie to wpadło? Ja się pytam, gdzie ten topór fajny? To? Nie, to jest łuk jakiś. What serio? The... Nie możesz odróżnić łuku od topora? Oh fuck? Ty, no nie mam zielonego pojęcia, gdzie on wpadł. Mam tyle toreb pełnych, że... Może gdzieś tu? Nie, cholery, nie wiem. Dobra, walić to. Dobra, GG. 42 medale, idziemy do tawerny. 42, o kurde. To było piękne, nie, Peter. Takich wie... Pachnie mi to zwycięstwa. No i teraz może coś znajdę, kurde. Więc kochani widzowie, jak widzieliście, Szymek mówi, że nie umiem odróżnić, no i rzeczywiście nie mogę znaleźć tego toporka, chyba że to nie był złoty toporek. Wait a moment. Drewniany. Kurde, z papieru. No ale papier to też, jakby nie patrzeć drewno. No i... Gratuluję. Ale widzisz, Peter, to twoje spowalnianie było boskie. Mhm. Pet affection mam? Dobra, kochani, ja sobie oczywiście tradycyjnie... Wow, jak pierdzielęło. Tradycyjnie sobie przejrzę wszystko w wolnej chwili. A, czekajcie, bo może ten ma... No jasne, że ten ma. Dziadunio. Oj, nie. A jak to, nie ma miejsca? Czemu tego nie mogę claim? A mogę, muszę przeciągnąć w takim razie. O, dobra. Dziadunio. No i dobra, toporek jest do bani ogólnie rzecz biorąc. Bardzo do bani. Ale zobaczcie, jak on by wyglądał. Peter, zobacz. Fajny, fajny. Śmiesznie wygląda. Szkoda, że tylko wygląda, ale... Mhm. A gdzie jest mój... Dobra. Mam nadzieję, że się, kochani, podobało. Komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się. Do następnego. Pamiętajcie o wodzie. Dokładnie. Hejko.